Hejka kochani, witam was w trzecim vlogmasie. Ja tego vlogmasa zaczynam wieczorem, ponieważ jutro wstaję o godzinie 2:30, 3:00, czyli w sumie nawet nie jest to rano. Dlaczego? Dlatego, że wystąpię jutro w Pytanie na śniadanie. Dostałam w sumie taki dość spontaniczny telefon, zaproszenie na kanapę do Pytania na śniadanie i stwierdziłam, że okej, czemu nie? W ogóle jutro mam na maksa zwariowany dzień, ponieważ o godzinie 8:00 jestem na antenach Pytania na śniadanie. Dla was to już jest jakby po fakcie. Wy oglądacie tego vloga już po moim wystąpieniu w Pytanie na śniadanie. Ale wam opowiem, pewnie jesteście ciekawi. Wygląda to tak, że na 8:00 jedziemy do Pytania na śniadanie, a w sumie to na 7:00 musimy być na miejscu. O 8:00 mam występ na antenie, około pewnie pół godziny tam jeszcze będę z całym jakby, z całą rozmową, z wyjściem, z pożegnaniem się i tak dalej. I o godzinie, słuchajcie, 8:59, może chwilę po 9:00, wyjeżdżamy już od razu z powrotem tutaj do Katowic, ponieważ na godzinę 14:00 mam szkołę, mam zajęcia, mam kolokwium, nie mogę opuścić tego dnia, także naprawdę na maksa zwariowany dzień. Co robiłam przed chwilką? Ubierałam, jak widzieliście, choinkę malutką, którą dostałam w pierwszym dniu vlogmasu, w drugim dniu vlogmasu dostałam do niej lampeczki i jedną bombkę, założyłam lampeczki, założyłam bombkę, no i coś czuję, że w kolejnych dniach vlogmasu będą kolejne ozdoby do choinki, także przejdźmy sobie teraz do drugiego pokoju, żeby otworzyć kolejny dzień i zobaczyć, co jest dzisiaj od dziewczyn. Ci nie zapomniałam o tym, że mam wam pokazać mieszkanie, w którym teraz mieszkamy, ja doskonale o tym pamiętam, ale w tym momencie jest wszystko na wariackich papierach, także we vlogmasie numer 4 zobaczycie, jak wygląda moje mieszkanie aktualne. A teraz bierzemy się za odpakowywanie Wiktorii kalendarza. Mam w ogóle jeszcze mokre włosy, bo przed chwilką myłam, bo stwierdziłam, że rano o godzinie 3:00 już nie będę miała na to czasu, ale otwieramy. Otwieramy od Wiki i od mamy. Trójka. Ciekawe, co tutaj mi dziewczyny dzisiaj zrobiły. O! Okej, czyli pewnie znowu mam dopasować, tak jak we wczorajszym vlogmasie, do któregoś z tych obrazków. Czy to będzie to? Nie, to chyba nie to, nie? A może to? To. Okej, czyli jest choinka, czyli dzisiaj otwieramy to. I w środku mam jeszcze bombkę. Taką malutką, bielutką. My zaraz założymy na choinkę. I zobaczymy, co jest tutaj w tym prezenciku. Ojejku! Ojejku! Zobaczcie, co dziewczyny mi tutaj kupiły do choinki. Koraliczki. Łańcuch cały z koralików, ale super. Ach, ta moja rodzinka to chyba wie, co lubię, naprawdę. Piękna i do tego taka biała bombka. Super, otwórzmy teraz kalendarz od Kacpra, jak już otwieramy to z grubej rury. Otwórzmy od Kacpra. Kalendarz od Kacpra mam, słuchajcie, tutaj. Tak pokrótce, tu widzicie trochę sypialni, ale cały room tour będzie, jak już przyozdobię dom świątecznie. Trójka. Zobaczymy, czy Kacper coś w środku włożył, bo... Okej, coś jest. Coś jest. Coś jest. Sprawdźmy, co to. Co miałeś na myśli? Czy to jest łóżko, czy szafa? Myślę, że szafa, bo jest otwarta i pewnie gdzieś tam przed chwilką grzebał. Na dole? Pod szafą? U góry? Okej, u góry! U góry, tak? To to? Okej, jest coś u góry. Żółtego małego, zobaczcie. Tutaj? Ale była jeszcze jakaś ściółka na dole i nie wiem, czy coś na dole jeszcze jest? O co chodziło? Kacper. Nie chcę mi powiedzieć. Chyba to u góry, dobra. Zasunę ją i... Jak ja tam dostanę? Ja nie mam nawet krzesełka. Ej, Kacper. Taka duża. Z śmiechu. Okej, tym razem szare. Mam wrażenie, że Kacper dopasowuje je chyba do mojego ubioru, bo pierwszy dzień vlogmasy były czerwone, a drugi dzień były z reniferkiem. Dzisiaj mamy szare z takim reniferem bez nosa i pasują mi do piżamy. I w sumie potrzebuję chyba skarpetek, bo mam już takie stare, że mama każe mi je wrzucić, bo mówię, że są skulpowane. Także dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Chociaż spodziewałam się czegoś innego, ale okej. To chyba wszystko, bo to jest jakaś szczałka, ale nie wiem, o co chodzi z tą szczałką. O co tu chodziło z tą szczałką, Kacper? No, teraz trzymasz to do góry nogami. A, okej, okay, tu tak. Na dole to dywan. Takie, to jest dywan. Okay. Tu jest dywan. Jest dywan. I u góry jest szczałka, dobra. Jest... Ale szafa się zgadza, bo nawet zobaczcie. Są szafa, paseczki. Dwie walizki. Macie paseczki. Dobra. Dziękuję, Kacper. Idziemy szybciutko ubrać na choinkę
te koraliczki i bombeczkę. Okej, okay, zakładamy tą drugą bombkę. Pierwsza jest tutaj. I teraz druga. Drugą może załóżmy... może tutaj, obok. W sumie najpierw powinnam zrobić koraliczki, nałożyć, ale dobra. Dam sobie jakoś radę. Odbieramy. Zostało mi trochę łańcucha i stwierdziłam, że w sumie owinę też ten pieniek, bo tak naprawdę nie chciałam mieć więcej już u góry, bo jest wystarczająco tych koraliczków, także owijam tutaj na dół i jakoś może zahaczę o coś. Okej, okay, dobra. Jest. Pokój tutaj trzeba teraz chyba poodskórzać troszkę, bo się nasypało, ale jest chyba bardzo ładnie. Co wy sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Pewnie, że dziewczyny nasiekowały dużo innych rzeczy w kolejnych okienkach, ale według mnie spoko wyszło. Spoko jak jest jak na razie. Jest już klimat świąteczny, co jest najważniejsze we vlogmasach. Przywiozłam też ze sobą tutaj na to mieszkanie świeczki, także idziemy teraz sobie z Kasprem trochę odpocząć po całym dniu, włączymy sobie może jakiś film tak przed snem i zapalimy sobie świeczki, będzie nam ładnie pachniało i będziemy mieć taki nastrój. Oglądaliśmy film, to zasnęliśmy i właśnie niedawno w sumie się obudziłam. Zrobiłam śniadanko, umyłam się już, zostało mi w sumie tylko ubrać się, wyprostować włosy i jedziemy do Warszawy na pytanie na śniadanie. Jeszcze szybko przed samym wyjściem, kalendarz z herbatkami, numerek 3, pierwszy raz chyba otwieram go o 4 i mam nadzieję, że ostatni w tym roku. Numerek 3 to jest herbata czarna, wiśniowa z kardamonem i wypiję sobie ją chyba do kolacji, bo teraz już nie zdążę. Jestem niewymalowana, bo będę się malować w samochodzie, już wiecie, na miejscu, dojeżdżając do Warszawy, bo rano już nie miałam czasu ani chęci. Idziemy, jesteśmy na miejscu, zrobiłam makijaż w samochodzie po ciemku i zaplanowałam sobie tego, że będzie ciemno w samochodzie o tej godzinie. Miałam nadzieję, że się pomaluję bez problemu, a wyszło tak, że malowałam się po ciemku i mam nadzieję, że jako tako to będzie wyglądało. Na razie w ogóle nie mam stresu, jak byłam pierwszy raz pytanie na śniadanie, to troszkę się stresowałam, pamiętam? Dzisiaj w ogóle się nie stresuję, także zobaczymy jak to będzie już o 8, kiedy będę na antenie na żywo. Jestem już, słuchajcie, na miejscu, z tyłu za mną telewizor z transmisją na żywo, pytanie na śniadanie i zobaczcie, kogo spotkałam w garderobie. Jest Jarek. Ej, wchodzimy zaraz po sobie. Dokładnie, właśnie tak wyszło, że wchodzimy zaraz po sobie, także fajnie, mam towarzystwo w garderobie i troszkę się atmosfera rozluźni. I teraz na spokojnie mogę wam pokazać, brałam sobie taką bluzkę zieloną z takimi rękawami piaskowymi i spodnie moje ulubione. Tak na szybko, bez strojenia się, wiecie. Zobaczcie, jak jest pięknie przyodzmione teraz studio. Pytanie na śniadanie. Dobrze. Czy pochodzenie jest z jogi? Piękne, białe chojneczki zaśnieżone. Jeszcze wam nie mówiłam w ogóle, jaki będę mieć temat tutaj, jaką będę mieć rozmowę, na jaki temat. Będę opowiadać o niebezpieczeństwach płynących z dodawania zdjęć takich z nagością i tak dalej. Także fajny w sumie temat. Może nie do końca moja działka, ale fajnie na taki temat podyskutować. Byłam właśnie teraz na poprawkach, trochę miałam przeprostowane włosy, prostowałam je niby rano, ale były takie średnio dokładnie prostowane, bo o 3:30 prostowane włosy, to wiecie, może być niedokładnie. Jestem po poprawkach i w sumie czekam już teraz gotowa, mam pół godziny jeszcze do swojego występu. Mam nadzieję, że się uda Kasprowi wszystko nagrać, także nagra i coś tam wam wrzucimy tutaj na vloga. I zobaczcie, 7:46, Jarek już jest na antenie. Bardzo gęstych brwi, czyli nie trzeba. Właśnie mówi o brwiach. A tutaj w garderobie w ogóle wszędzie są lustra. Tu jest malutkie lustro, przed chwilą pokazywałam wam się w większym, no i są tak samo lustra przy toaletkach. Czy twoje dziecko wrzuca do sieci nudeski, czyli roznegliżowane zdjęcia? Jak mądrze kontrolować nastolatki w sieci? I co się potem dzieje? No niestety, na pewno nie to, co wszyscy byśmy chcieli, co nastolatki.
nastolatki miały na myśli. To bardzo niebezpieczne i o tym właśnie teraz porozmawiamy. Martyna, tak się zastanawiam. Mamy różne waluty, euro, złotówki, dolary. Dlaczego teraz główną walutą wśród nastolatków stały się lajki? Dlaczego tak pojewacza? Ciężko chyba jest dwunastolatce, trzynastolatce rozróżnić ten świat rzeczywisty od tego wykreowanego. Mówię tutaj o szeroko rozumianym showbiznesie, prawda, Klaudio? Zdecydowanie. Ja myślę, że dla takich młodych dziewczyn takie dodawanie zdjęć z jakąś delikatną nagością są formą do wartościowania później, ponieważ po dodaniu takiego zdjęcia z gdzieś tam większym dekoltem, osłoniętym brzuchem czy z krótkimi spodenkami, później pojawiają się lajki. I dla takich dziewczyn te lajki mogą być po prostu taką formą do wartościowania się. Okej, mam dużo lajków, to znaczy, że się podobam, jestem atrakcyjna. Ale nie kumam, co to tylko golizna w takim razie dzisiaj przykuje uwagę obserwujących? No pewnie byśmy woleli, żeby to było jaka jestem mądra, zdolna, ile wysiłków coś włożyłam, a nie tylko w to, jak wyglądam, no ale to jest jednak łatwiej. I już jesteśmy po, nawet się słodzie nie stresowałam na szczęście. Fajny temat, ale akurat, wiecie, trafiłam na rozmowę z dwoma starszymi paniami, które jeszcze, no wiecie jak to jest, nie do końca rozumieją temat Instagrama, tego problemu. No każdy w tym momencie faktycznie patrzy na, wiecie, jakby influencerów, topowych artystów typu Rihanna właśnie, czy tam Selena, i wszystko w granicach normy jest okej, moim zdaniem. Wiadomo, na antenie możemy być w jakiś wyznaczony czas, chciałam na koniec jeszcze powiedzieć jedną rzecz, ale mam nadzieję, że wyszło fajnie. Dajcie znać w komentarzach, czy oglądaliście, czy nie oglądaliście, czy może powtórkę, czy na żywo. Podjechaliśmy na szybko na lato, na śniadanie przed wyjazdem, jemy sobie szybciutko i wracamy do Katowic, ponieważ ja mam o 14.40 zajęcia w szkole, musimy zdążyć, bo mam kolokwium. Jestem na maksa pojedzona. Miejscówkę na lato polecił nam w sumie na śniadania Luka. Byliśmy wcześniej na obiadkach, mieliśmy imprezę z Maybelline tam i potem byliśmy właśnie z sami chyba jakoś w Warszawie i też poszliśmy tam na obiad. A ostatnim razem byliśmy z Luką i z Angeliką na śniadanku właśnie w na lato i naprawdę było smacznie i dzisiaj wybraliśmy się ponownie, już przed samą drogą. No i tak jeszcze wracając do występu, tak teraz sobie myślę, bo miałam ten problem, że na występie ja nie do końca słyszałam to, co mówiły inne panie, bo tam mówisz głównie do mikrofonu i raczej nie zrzesz się tak, że słyszą to wszyscy. Pani, która siedziała jako pierwsza na kanapie, mówiła na tyle cicho, że ja nie słyszałam, co ona mówi. Naprawdę, ja nie wiem w ogóle, co ta pani powiedziała na całym wystąpieniu. Słyszałam tylko tą panią, która siedziała obok mnie. I to, z tego co pamiętam, była pani, która była mamą tam dwójki dzieci, no i ona opowiadała... Pierwsza była pani psycholog. A druga, ta obok mnie czarna. Druga obok, tak. Tak. Że właśnie była mamą dwójki dzieci i kurczę, z jednej strony okej, fajnie, że zaprosili ludzi w różnej grupie wiekowej, tak? Ja byłam, nie wiem, przedstawicielem, można powiedzieć, ludzi z internetu, z sieci. Był ktoś po prostu, kto jest mamą dzieci, no i była pani psycholog, z tego co pamiętam. Fajnie z jednej strony, ale z drugiej strony, no, czuć było, że pani, która siedziała obok mnie, nie do końca orientuje się w temacie internetu, nie do końca wie, czym jest Instagram, jak to wygląda, jak wygląda świat influencerów, świat celebrytów, bo z tego, co ja pamiętam w tym momencie, nie oglądałam mojego wystąpienia jeszcze, to kojarzę, że powiedziała coś w stylu, że celebryci, influencerzy to są ludzie, którzy nie mają żadnego wykształcenia, zasłynęli tym, że pokazali tyłek. Ja tak jakoś mi się wydaje, że taki był jej przekaz w tej rozmowie. Najczęściej. Coś takiego, nie? Bo tak. Też słuchałeś. No i to jest przecież nieprawda. To jest w ogóle może jakiś mały procent faktycznie influencerów jest taki, ale też mi się wydaje, że po prostu jakaś taka zazdrość. Tak, wiesz, jak dla mnie ogólnie. Tak, nie? bo kurczę, nie wszyscy influencerzy przekazują złe jakieś treści i tak dalej. Jakby na swoim przykładzie sądzę, że poruszam często ważne tematy, ważne jakieś tam wartości i nie mówię nigdzie, że tylko wygląd się liczy, a właśnie ta pani gdzieś tam w taki sposób wypowiedziała się. No moim zdaniem trochę takie właśnie kategoryzowanie, wrzucanie wszystkich do jednego worka. Wiadomo, że jest taki procent influencerów, którzy faktycznie zasłynęli jakąś dramą, jakimś właśnie nagim zdjęciem, czy mocno wyrozbieranym, ale no kurczę, umówmy się, że ci, którzy są, ci, którzy są, jakby to powiedzieć, normalni influencerzy. No,
normalni, tak, dają normalni. Jakąś wartość. Tak, dają wartość. Czy uczą o modzie, czy uczą o podróżach, czy uczą, nie wiem, o makijażu, o włosach, czy nie wiem, o właśnie, nie wiem, ciuchach, stylizacjach i tak dalej, no to kurczę, to nie są osoby, które zasłynęły z niczego i to nie są osoby wszystkie, które nie mają, nie wiem, zerowek wykształcenia i nie skończyli gimnazjum, no bo... Kurczę, a z drugiej strony przecież to, czy jesteśmy na studiach, bo ta pani tak mówiła, że bez studiów zasłynęli i teraz dzieci chcą być takie jak one. Kurczę, umówmy się, że okej, studia są potrzebne, ale nie we wszystkich kierunkach. Jeżeli chcemy w życiu robić coś, do czego nie są potrzebne studia, to po co mamy na nie iść? Jakby, rozumiem, medycyna i wiele innych kierunków potrzebuje, tak? Skończenia studiów, zrobienia licencjatu, magisterki, doktoratu i innych tytułów, ale są zawody, których dużo lepiej sobie ludzie poradzą, ucząc się sami. Tak jak na przykład wiele w sumie takich właśnie firm internetowych, czy nawet ludzi, z którymi gdzieś tam współpracujemy, dziewczyn, które pracują w różnych agencjach, one często są bardzo młode, są w moim wieku albo młodsze i nawet nie miały jeszcze czasu, żeby jakby skończyć studia, a są przyjęte już do firmy, pracują. Sorry, że ci przerwę. Jeśli robią studia, popatrz, dziewczyny robią studia zupełnie niezwiązane z tym, co potem robią. Tak, czyli prawda jest taka, że studia, które zrobią, nie są im, wiesz, w żaden sposób potem do pracy. Tak, nawet Kuba Chmielniak z AKI i z kosmetyków AKI, tak. Tak, z Aloha From Deer, no co tam jeszcze tam jest? Aloha, no, Carpatry i tak dalej. Carpatry i tak dalej. On skończył polonistykę. I mówi o tym na swoich kanałach. Mówił o tym, ale... To jest mu niepotrzebne, nie? Dokładnie, no jakby lubiał to i tak dalej i będąc chyba kończąc polonistykę, w ogóle chciał zostać i być wykładowcą kiedyś w przyszłości, tak, oglądałem. Ale wpadł na pomysł otworzenia firm i teraz działa i mega. I w tym momencie tam chyba, nie wiem, ma 17 firm z tego, co pamiętam. I wszystko jest w internecie, wszystko są sklepy internetowe, także nawet jeśli już ktoś pójdzie na studia, to zauważcie, że potem niekoniecznie w życiu musi się to odbijać, że studia pokrywają się z waszym zawodem, nie? Oczywiście, oczywiście ja w ogóle nie mówię... Ale kategoryzowanie, sorry, że ci przerwę, Klaudia, kategoryzowanie tej kobiety, która tam była, jest na poziomie porównania jej do matki Madzi z Sosnowca. Jedna i druga była matką, tak? Tak. No to co, ona jest tragiczna, bo wiesz, o co chodzi. Okej, no, nie każdy wie, o co chodzi, no ale... No, chyba każdy wie, o co chodzi z mamą Madzi z Sosnowca, tak? Sprzed kilku lat. No, są wyrodne matki, dzieciobójczynie i tak dalej, i tak dalej. No i co? Ona też z matką i nie musi być dokładnie. Taka, no tak. Nie można wrzucać do jednego worka. Ja oczywiście... podejście było takie, że o, wiesz, influencerzy to w ogóle... To tak zło, tak? Jeżeli dzieci nie mogą robić tego, co inni. No, jest dużo odsetek czegoś złego, ale pamiętajcie, że o złym się więcej mówi niż o dobrym. Oczywiście, że tak. Na przykład, teraz ciężko im przywołać, ale jestem pewna, że wielu ludzi z internetu, którzy naprawdę coś osiągnęli i przekazują wartościowe treści, są mądrzy i mówią o ważnych tematach, nie wszyscy skończyli studia. Może pozaczynali, a może nawet ktoś nie skończył liceum i co, przez to jest gorszy? Że nie wiem, że nie skończył liceum, jakby moim zdaniem to jest bardzo niefajne podejście i w ogóle nietolerancyjne, bo jeśli ktoś w tym momencie radzi sobie w życiu, jest szczęśliwy, a powiedzmy nie ma studiów i nie są mu potrzebne, no to... Nie wiem, po co w ogóle taki temat poruszać w telewizji. Nie mówię w ogóle czegoś takiego, że jak jesteście młodsi, oglądacie mnie, to macie teraz sobie myśleć, dobra, nie idę na studia, osiągnę coś w życiu, bo oczywiście, że nie każdy jest inny, każdy potrzebuje czegoś innego. I to też jest tak, że tak jak mówię, każdy zawód rządzi się swoimi prawami. Jeden zawód nie potrzebuje tych studiów, żeby osiągać naprawdę super sukcesy w tym i radzić sobie w tym zawodzie, a na przykład lekarz, że podajemy tytuł lekarza, czy bycie kosmetologiem, nawet no, po prostu podając taki przykład, no to okej, tam musisz mieć studia, musisz mieć papier, musisz mieć czym się, że tak powiem, podeprzeć w wielu sytuacjach i mieć te umiejętności, ale ja jestem pewna i z mojego miejsca mogę powiedzieć, że gdyby nie to, że wymagają bardzo często papierku, że jesteś kosmetologiem, to każdy z nas byłby w stanie nauczyć się tego wszystkiego, czego ja się uczę na studiach, albo nawet może jeszcze więcej, ucząc się samemu w domu. Tylko po prostu czasami w niektórych sytuacjach w życiu potrzebujemy mieć te studia. Ale w tym momencie studia to nie jest taki wyznacznik, że masz studia, jesteś lepszy, bo tak zupełnie nie jest. Częściej jest tak, że jak nie masz studiów, to znaczy, że masz pomysł na siebie, bo robisz coś innego. Oczywiście, wiesz, podajesz przykłady ludzi, których może my znamy. Są na pewno też ludzie, którzy nie idą na studia, bo są leniami, bo nie chcą nic zrobić w życiu i nie wiem, chcą być całe życie na zasiłku, no dobra, tak? No tak, ale sądzę, że wiesz, że jednak słuchają mnie, a ciebie oglądają w tym momencie ludzie z jakimś pojęciem w głowie i wiedzą. Poziomem, nie? No jasne, Szkoda, że ta pani trochę kategoryzowała i podchodziła od razu
Z góry tak... Z góry, wiesz, ona miała swoją tezę i tyle, nie? Tam, wiesz, tam nie było miejsca na rozmowę, tam nie było miejsca na dyskusję. Tak, bo nawet ja szczerze nie chciałam się po prostu wtrącać i być niegrzeczna. Ja parę razy zaczynałam coś mówić, ale gdzieś tam od razu pani zaczynała, więc jakby ja też nie chciałam się kłócić, bo to nie o to chodzi. Wiecie, jakby w telewizji, żeby robić jakieś dramy. Ja powiedziałam swoje zdanie. Na sam koniec, tak jak wam powiedziałam, chciałam jeszcze tego dopowiedzieć, że jest... Coraz więcej influencerów, którzy poruszają temat tego, że nie liczy się tylko wygląd, tylko liczy się nasza wartość w środku. Ja myślę, że wiele razy przez to, co robię, przez to, co piszę czasami w Q&A na Instagramie, czy poruszam jakieś tematy pod postami, pokazuję wam, że to, że mamy jakieś kompleksy, to nie jest coś, co ma nas jakby definiować wśród społeczeństwa, że jeśli mamy krzywy nos, to inni ludzie nie mogą nas oceniać inaczej przez pryzmat tego i nie możemy się jakby, wiecie, tym przejmować, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas jest po prostu wyjątkowy na swój sposób. I myślę, że tym zakończmy już tą pogadankę o tej telewizji, bo nie ma co się, wiecie, denerwować i rozburzać, ale jestem ciekawa, co wy na ten temat sądzicie, bo jakby... Każdy może mieć inne zdanie, to, że ja uważam tak, jak uważam, nie znaczy, że wy tak samo musicie uważać i śmiało możemy porozmawiać o tym. Ja czytam wszystkie komentarze pod vlogmasami, także śmiało zapraszam do dyskusji poniżej. A my wracamy już do domu, pokazuje nam, że będziemy przed 13 u mnie w Dąbrowie Górniczej, więc wstąpimy już do moich rodziców na szybki obiad, no i od razu po obiedzie jedziemy do Katowic, jadę do szkoły, a Kacper jedzie do domku, do mieszkania. Ja się jeszcze wtrącę, jak... zdążymy, to link z TVP wrzucimy w opisie, a jak nie, to w komentarzach. Tak. Bo zlajkujcie potem komentarz, żeby był wysoko. Okej, okay. To jedziemy. Jestem w domu i kto jest? To jest mój malutki, mój kochany malutki, taki dobry, pierwszy się ze mną wita. Jeszcze na razie nie mogliśmy wziąć Barego do tego mieszkania w Katowicach, bo teraz jechałam rano do TVP na pytanie na śniadanie. Byłby długo sam, więc bez sensu. Jutro albo jutrze go weźmiemy, bo dzisiaj też jestem długo w szkole, Kacper też nie będzie w domu, także bez sensu, żeby siedział sam, ale później już Kacper będzie ciągle z nim, ja tylko będę wychodziła do szkoły, nie mamy wyjazdów, także zabierzemy go później do mieszkanka w Katowicach. I jeszcze słuchajcie, szybciutki update'ik odnośnie myszy, która była pokazana i powiedziana na wczorajszym vlogmasie, w drugim. Myszy dalej nie widać. Okazało się, że nie chodziła tylko u mnie w pokoju, ale też była u Wiktorii. Gdzieś tam Wiktoria w szafkach znalazła kupy. W ogóle nie po podłodze kupy, tylko w półkach, w szufladach, także naprawdę musiała być mega, mega wygimnastykowana. No a myszy nigdzie nie ma i zastanawiam się teraz, czy Barry jak wymiotował kilka dni temu, to właśnie czy jej nie zjadł wtedy. Możliwe. No bo mama przeszukała wszystkie kąty, wyodkurzała wszystko i nigdzie jej nie widać, także albo się gdzieś porządnie schowała, albo no po prostu już jej nie ma, albo poszła sama, albo Barry ją zjadł. I słuchajcie, jest taka godzina, że ja teraz biegiem, jadę do szkoły do Katowic i mam zajęcia dzisiaj bardzo długo, bo do 19, także już teraz z wami się żegnam. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszego vlogmasa, a kalendarze z dnia dzisiejszego, kosmetyczne, które zostały 3, otworzę w jutrzejszym, 4 vlogmasie. Także dzięki bardzo za oglądanie, no i co, widzimy się jutro, buziaki! Pa, pa!